Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak często twoje decyzje są naprawdę twoje, a ile razy są kierowane przez subtelne, ale potężne mechanizmy działające w twoim umyśle? Możemy wierzyć, że mamy pełną kontrolę nad naszymi myślami, ale rzeczywistość pokazuje, że nasze wybory są często kształtowane przez ukryte pułapki myślowe. Te mechanizmy mogą wpływać na nasze życie codzienne, sprawiając, że podejmujemy decyzje, które z perspektywy czasu mogą wydawać się nieracjonalne. Świadomość ich istnienia to pierwszy krok do bardziej świadomego i racjonalnego myślenia. W tym materiale odkryjesz różne pułapki myślowe, które mogą wpływać na twoje codzienne decyzje i sposób postrzegania świata. Każda z tych pułapek sprawia, że nasze myślenie jest mniej racjonalne, niż mogłoby się wydawać. Poznanie tych zjawisk pozwoli ci lepiej zrozumieć, jak działa twój umysł i pomoże ci unikać niektórych z najczęstszych błędów, w które wpadamy wszyscy. Numer 1. Błąd przeżywalności. Pierwsza pułapka myślowa polega na skupianiu się na przypadkach sukcesu, ignorując te, które zakończyły się porażką. Przykładem może być sytuacja, w której widzisz wiele udanych firm w określonej branży i zakładasz, że osiągnięcie sukcesu w tej dziedzinie jest łatwe. Jednak to, czego nie dostrzegasz, to wszystkie firmy, które nie przetrwały, ponieważ po prostu już ich nie ma. Taka perspektywa może prowadzić do nadmiernego optymizmu i błędnej oceny ryzyka. Możesz przeceniać swoje szanse na sukces, co w konsekwencji może prowadzić do nieprzemyślanych decyzji. Zamiast tego warto poszukać informacji o tych, którzy próbowali i ponieśli porażkę, aby uzyskać pełniejszy obraz rzeczywistości. Dzięki temu będziesz mógł lepiej ocenić ryzyko i przygotować się na potencjalne trudności. Numer 2. Efekt reflektora. To zjawisko sprawia, że wierzymy, iż inni ludzie zwracają na nas znacznie większą uwagę, niż ma to miejsce w rzeczywistości. Przykładem może być sytuacja, gdy spóźniasz się na spotkanie i masz wrażenie, że wszyscy patrzą na ciebie i oceniają twoje spóźnienie. Albo gdy pojawiasz się na imprezie w nowym ubraniu i czujesz, że każdy zauważa, co masz na sobie. W rzeczywistości większość ludzi jest zbyt zajęta swoimi sprawami, aby zwracać tyle uwagi na innych. Nasze przekonanie, że jesteśmy w centrum uwagi, jest zazwyczaj przesadzone. Kiedy zdasz sobie sprawę, że efekt reflektora jest naturalnym zjawiskiem, łatwiej będzie ci zrozumieć, że inni nie patrzą na ciebie tak uważnie, jak ci się wydaje. Zamiast martwić się tym, co inni mogą myśleć, lepiej skupić się na tym, co robisz i jak się z tym czujesz. To pomoże ci działać bardziej pewnie i swobodnie w różnych sytuacjach. Numer 3. Efekt zakotwiczenia. Pułapka ta pojawia się, gdy nasze decyzje i oceny są nadmiernie wpływane przez pierwszą informację, którą otrzymamy, czyli kotwicę. Na przykład, jeśli zapytam cię, czy najwyższe drzewo na świecie ma więcej niż 200 metrów, a następnie poproszę o oszacowanie jego wysokości, twoja odpowiedź prawdopodobnie będzie bliższa tej liczbie, nawet jeśli rzeczywista wysokość drzewa wynosi mniej. Twoje myślenie zostało zakotwiczone przez podaną wcześniej wartość. Efekt zakotwiczenia jest powszechnie wykorzystywany w negocjacjach i sprzedaży. Wyobraź sobie, że jesteś w salonie samochodowym i sprzedawca podaje ci cenę początkową znacznie wyższą niż rzeczywista wartość samochodu. Nawet jeśli uda ci się wynegocjować zniżkę, twoja ocena tego, czy cena jest dobra, będzie związana z tą początkową, zawyżoną kwotą. Aby unikać pułapki zakotwiczenia, staraj się samodzielnie zbierać informacje i formułować opinie, zanim usłyszysz jakiekolwiek propozycje lub ceny. Numer 4. Efekt aureoli. Ta pułapka myślowa polega na tym, że nasza ogólna ocena kogoś lub czegoś wpływa na to, jak postrzegamy inne cechy tej osoby lub rzeczy. Jeśli pierwsze wrażenie na temat kogoś jest pozytywne, łatwiej nam przypisać tej osobie inne pozytywne cechy, nawet jeśli nie mamy ku temu żadnych konkretnych dowodów. Na przykład, jeśli spotykasz kogoś, kto jest dobrze ubrany i uprzejmy, możesz automatycznie założyć, że jest on również kompetentny i inteligentny, choć niekoniecznie musi to być prawda. Efekt aureoli jest szczególnie niebezpieczny, gdy wpływa na nasze decyzje zawodowe lub osobiste. Może prowadzić do niesprawiedliwych ocen innych ludzi na podstawie nieistotnych szczegółów. Aby go unikać, warto pamiętać, że pierwsze wrażenie może być mylące i nie zawsze odzwierciedla rzeczywistość.
Staraj się oceniać ludzi i sytuacje na podstawie pełniejszego obrazu, zamiast polegać na powierzchownych wrażeniach. Numer 5. Asymilacja nowych informacji. Asymilacja polega na tym, że nasza percepcja lub ocena nowej informacji jest modyfikowana przez informacje, które już znamy lub akceptujemy. Kiedy przyswajamy nową wiedzę lub napotykamy nowe doświadczenia, często staramy się je dopasować do naszego istniejącego światopoglądu. Na przykład, jeśli ktoś ma pozytywne nastawienie do konkretnej marki, może być bardziej skłonny postrzegać nowy produkt tej marki jako lepszy, nawet bez obiektywnego porównania. Jest to szczególnie widoczne w sytuacjach, w których nasze wcześniejsze doświadczenia i przekonania wpływają na to, jak interpretujemy nowe informacje. Może to prowadzić do zjawiska potwierdzania istniejących uprzedzeń, gdzie każda nowa informacja jest selektywnie przyjmowana lub odrzucana, w zależności od tego, czy zgadza się z naszymi wcześniejszymi przekonaniami. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, warto świadomie otwierać się na nowe perspektywy i regularnie kwestionować swoje założenia, co pozwoli na bardziej obiektywne i pełniejsze zrozumienie rzeczywistości. Numer 6. Teoria ironicznych procesów. Teoria ironicznych procesów odnosi się do zjawiska, w którym próba stłumienia określonych myśli lub zachowań prowadzi do ich nasilenia. Na przykład, jeśli ktoś postanawia nie myśleć o czymś stresującym, może to paradoksalnie sprawić, że myśli te staną się jeszcze bardziej uporczywe. Jest to często obserwowane w kontekście prób kontrolowania własnych emocji lub myśli, gdzie celowe unikanie pewnych tematów powoduje, że stają się one jeszcze bardziej natrętne. Ten proces jest istotnym zagadnieniem, szczególnie w kontekście radzenia sobie z lękami, obsesjami czy nałogami, gdzie próby kontroli często kończą się ich wzmocnieniem. Aby radzić sobie z tym zjawiskiem, zaleca się stosowanie technik akceptacji i uważności, które pozwalają na obserwowanie i akceptowanie myśli bez prób ich tłumienia, co może przynieść większą ulgę i zmniejszyć ich intensywność. Numer 7. Efekt zaszczepienia. Efekt zaszczepienia polega na tym, że gdy jesteśmy wstępnie przygotowani na pewne argumenty lub informacje, stajemy się bardziej odporni na ich wpływ w przyszłości. Jeśli ktoś wcześniej przedstawi nam osłabioną wersję argumentu, który ma nas przekonać do zmiany zdania, jesteśmy mniej podatni na ten sam argument, gdy zostanie nam przedstawiony w pełnej formie później. Przykładem może być sytuacja, gdy dowiadujemy się o jakiejś kontrowersyjnej kwestii i ktoś delikatnie krytykuje nasz pogląd, jesteśmy wtedy bardziej skłonni trzymać się swojego zdania, gdy pojawi się bardziej zdecydowany atak. Efekt zaszczepienia może być użyteczny w budowaniu odporności na manipulacje i wpływy zewnętrzne. Jednakże może także prowadzić do utrwalania błędnych przekonań, jeśli nie jesteśmy otwarci na nowe, bardziej przekonujące dowody. Aby unikać negatywnych skutków tego efektu, warto pozostawać otwartym na nowe informacje i regularnie przemyśleć swoje stanowiska, zwłaszcza jeśli pojawiają się nowe, mocne argumenty. Numer 8. Efekt doprowadzania roboty do końca. Kolejny mechanizm odnosi się do naszej tendencji do lepszego zapamiętywania niedokończonych zadań w porównaniu z tymi, które zostały zakończone. Przykładem może być sytuacja, w której zapominasz o już wykonanych obowiązkach, ale stale myślisz o tych, które jeszcze czekają na realizację. To właśnie ten efekt sprawia, że niedokończone zadania potrafią gnębić nas myślami, dopóki nie zostaną rozwiązane. Ten mechanizm jest wykorzystywany w technikach zarządzania czasem, takich jak metoda GTD, którą można przetłumaczyć na doprowadzenie spraw do końca. Kluczowym elementem tej metody jest systematyczne zbieranie wszystkich zadań, projektów i pomysłów oraz umieszczanie ich w zewnętrznym systemie, takim jak notatnik czy aplikacja. Dzięki temu umysł jest uwolniony od konieczności pamiętania o nich, co pozwala skupić się na ich realizacji. Następnie przetwarza się i organizuje te zadania według priorytetów, co ułatwia zarządzanie czasem i stresem. Gdy zadanie jest zapisane, umysł przestaje je traktować jako niezamknięty proces, co pozwala skupić się na innych czynnościach. Dzięki temu możemy lepiej zarządzać naszym czasem i stresem, unikając nadmiernego obciążenia mentalnego. Numer 9.
Paradoks wyboru. Paradoks wyboru to zjawisko, w którym zbyt duża liczba opcji do wyboru prowadzi do trudności w podjęciu decyzji i obniżenia satysfakcji z dokonanych wyborów. Wyobraź sobie, że stoisz przed półką w sklepie, na której znajduje się 20 różnych rodzajów dżemu. Z jednej strony różnorodność może wydawać się korzystna, ale z drugiej może sprawić, że wybór staje się przytłaczający. Badania pokazują, że ludzie częściej są zadowoleni z dokonanego wyboru, gdy mają do dyspozycji mniej opcji. Gdy mamy zbyt wiele możliwości, zaczynamy martwić się, czy dokonaliśmy najlepszego wyboru, co może prowadzić do poczucia niezadowolenia i żalu. Aby temu zapobiec, warto ograniczać liczbę opcji do tych, które są dla nas naprawdę istotne, co pozwoli nam podjąć decyzję szybciej i z większym poczuciem zadowolenia. Numer 10. Złudzenie retrospektywne. Ten mechanizm polega na tym, że po zaistnieniu jakiegoś wydarzenia uważamy, że przewidywaliśmy jego wynik od samego początku. Przykładem może być sytuacja, w której po zakończeniu meczu piłkarskiego stwierdzasz, że zawsze wiedziałeś, że twoja drużyna wygra, mimo że przed meczem wcale nie byłeś tego taki pewien. Złudzenie retrospektywne sprawia, że przeszłe wydarzenia wydają się bardziej przewidywalne niż były w rzeczywistości, co z kolei prowadzi do nadmiernej pewności siebie w przyszłych prognozach. Aby uniknąć tego błędu, warto pamiętać, że nasza retrospektywna ocena może być zniekształcona i że rzeczywistość była znacznie mniej przewidywalna niż wydaje się nam po fakcie. Numer 11. Efekt placebo. Efekt placebo to zjawisko, w którym osoba doświadcza rzeczywistej poprawy stanu zdrowia lub samopoczucia po przyjęciu substancji lub poddaniu się terapii, która nie ma żadnych aktywnych właściwości leczniczych. Efekt ten opiera się na wierze pacjenta w skuteczność terapii, co sprawia, że ciało reaguje pozytywnie. Przykładem może być osoba, która czuje się lepiej po zażyciu pigułki cukrowej, myśląc, że jest to silny lek przeciwbólowy. Efekt placebo pokazuje, jak silny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie mogą mieć nasze przekonania i oczekiwania. Może być wykorzystywany w medycynie do wspomagania leczenia, ale także wprowadzać w błąd, jeśli nie jesteśmy świadomi, że mamy do czynienia z placebo. Aby uniknąć niepotrzebnych złudzeń, warto zrozumieć, że nie każda poprawa stanu zdrowia wynika z rzeczywistego działania leku lub terapii, a często kluczową rolę odgrywają nasze przekonania i oczekiwania. Numer 12. Efekt Barnuma. Efekt Barnuma to zjawisko, w którym ludzie mają skłonność do przypisywania ogólnych i uniwersalnych opisów swojej osobowości, wierząc, że są one specyficzne i precyzyjnie dopasowane do nich. Przykładem może być sytuacja, gdy czytasz horoskop, który mówi, że czasem jesteś towarzyski, a czasem wolisz samotność i czujesz, że doskonale opisuje twoją osobowość, mimo że takie stwierdzenie pasuje do większości ludzi. Efekt Barnuma jest często wykorzystywany w pseudonaukach, takich jak astrologia czy wróżbiarstwo, gdzie bardzo ogólne i uniwersalne opisy są przedstawiane jako wyjątkowo trafne analizy jednostki. Aby unikać tej pułapki, warto być świadomym, że takie opisy są zazwyczaj celowo niejednoznaczne i mają zastosowanie do szerokiego grona ludzi, a nie tylko do ciebie osobiście. Numer 13. Efekt zapomnienia źródła. Ta pułapka polega na tym, że z biegiem czasu mamy tendencję do zapominania, kto był źródłem danej informacji, ale pamiętamy samą informację. Na przykład, możesz pamiętać, że słyszałeś, iż kawa jest zdrowa, ale nie pamiętasz, skąd to wiesz, czy przeczytałeś to w artykule naukowym, czy usłyszałeś od znajomego. Problem pojawia się, gdy źródło informacji było mało wiarygodne, ale sama informacja zostaje zapamiętana jako prawdziwa. Efekt ten może prowadzić do szerzenia się dezinformacji, ponieważ ludzie mogą zapominać o niewiarygodnym źródle, a w efekcie traktować błędne informacje jako prawdziwe. Aby minimalizować wpływ tego efektu, warto zawsze sprawdzać źródła informacji i być świadomym tego, że nasze umysły mogą mylić się co do tego, skąd pochodzi dana wiedza. Zachowanie krytycznego podejścia do informacji, które pamiętamy, pomoże nam uniknąć nieświadomego szerzenia nieprawdziwych twierdzeń. Numer 14. Błąd utopionych kosztów.
Błąd utopionych kosztów polega na tym, że trudno nam zrezygnować z czegoś, w co zainwestowaliśmy już dużo czasu, pieniędzy lub wysiłku, nawet jeśli dalsze angażowanie się nie przyniesie korzyści. Przykładem może być sytuacja, w której nie chcesz zrezygnować z projektu, mimo że wiesz, iż nie ma szans na powodzenie, tylko dlatego, że poświęciłeś na niego tyle pracy. Ten błąd może prowadzić do trwania w niekorzystnych sytuacjach i podejmowania złych decyzji opartych na przeszłych inwestycjach zamiast na aktualnej ocenie sytuacji. Aby go unikać, warto regularnie oceniać, czy kontynuowanie danego przedsięwzięcia ma sens i nie bać się porzucić go, jeśli dalsze angażowanie się przyniesie więcej strat niż zysków. Numer 15. Efekt kontrastu. Efekt kontrastu polega na tym, że nasza percepcja lub ocena danego obiektu lub sytuacji jest silnie zależna od tego, co wcześniej postrzegaliśmy. Jest to mechanizm, który wpływa na nasze codzienne decyzje, często bez naszej pełnej świadomości. Przykładem może być sytuacja, gdy po obejrzeniu luksusowego samochodu przeciętne auto wydaje się znacznie mniej atrakcyjne, niż gdybyśmy zobaczyli je bez wcześniejszego porównania. Efekt kontrastu jest powszechnie wykorzystywany w marketingu, gdzie ceny produktów są zestawiane w taki sposób, aby wywołać wrażenie, że pewne oferty są wyjątkowo korzystne. Na przykład, kiedy w sklepie obok siebie umieszczone są bardzo drogie i tańsze produkty, te tańsze mogą wydawać się okazją, mimo że ich cena jest w rzeczywistości przeciętna. Aby unikać pułapki efektu kontrastu, warto analizować każdą decyzję w kontekście jej rzeczywistej wartości i nie pozwalać, aby porównania z innymi opcjami nadmiernie wpływały na naszą ocenę. Numer 16. Efekt świeżości. Mechanizm ten sprawia, że łatwiej zapamiętujemy informacje, które zostały nam podane jako ostatnie, w porównaniu z tymi, które usłyszeliśmy wcześniej. Jest to zjawisko związane z tym, jak nasza pamięć krótkoterminowa przechowuje informacje. Na przykład, gdy słuchasz długiej listy zakupów, najprawdopodobniej zapamiętasz ostatnie pozycje na liście lepiej niż te, które były wymienione na początku. Efekt ten może wpływać na sposób, w jaki podejmujemy decyzje, zwłaszcza w sytuacjach, gdy otrzymujemy dużą ilość informacji naraz. Ostatnie argumenty lub dane, które usłyszymy, mogą mieć nieproporcjonalnie duży wpływ na naszą ostateczną decyzję. Aby zminimalizować wpływ efektu świeżości, warto zrobić przerwę po przyswajaniu dużej ilości informacji i ocenić je w całości, a nie tylko na podstawie ostatnich danych. Numer 17. Efekt torowania. Ten efekt pojawia się, gdy wcześniejsze doświadczenia lub bodźce wpływają na nasze późniejsze reakcje i zachowania, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. Na przykład, jeśli zobaczysz wcześniej słowo żółty, możesz być bardziej skłonny zauważyć lub zareagować na rzeczy związane z tym kolorem, takie jak banan czy słońce. Torowanie działa na poziomie podświadomości, przygotowując nasz umysł do reagowania w określony sposób na późniejsze bodźce. Efekt ten jest często wykorzystywany w reklamie i marketingu, gdzie subtelne bodźce mogą wpłynąć na Twoje decyzje zakupowe. Na przykład, widząc reklamę związaną z luksusem, możesz później podjąć decyzję o zakupie droższego produktu, ponieważ Twój umysł został przygotowany na wybór czegoś bardziej ekskluzywnego. Aby unikać wpływu efektu torowania, warto być świadomym, że nasze decyzje mogą być kształtowane przez bodźce, na które normalnie nie zwracamy uwagi. Numer 18. Stronniczość optymistyczna. Ten mechanizm polega na przekonaniu, że jesteśmy mniej podatni na zagrożenia, ryzyko lub błędy niż inni ludzie. Może to prowadzić do nieostrożnych zachowań, takich jak nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ignorowanie ostrzeżeń zdrowotnych czy przecenianie swoich możliwości. Na przykład, ktoś może uważać, że prowadzenie samochodu po kilku drinkach nie jest dla niego niebezpieczne, mimo że dla innych mogłoby to być ryzykowne. Ta stronniczość może sprawić, że będziemy podejmować niepotrzebne ryzyko, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Aby tego uniknąć, warto regularnie przypominać sobie, że każdy z nas podlega tym samym prawom i ograniczeniom co inni,
Ważne jest, aby realistycznie oceniać swoje możliwości i nie ulegać pokusie myślenia, że jesteśmy nadzwyczajni i nie dotykają nas te same zagrożenia, co innych ludzi. Numer 19. Efekt fałszywej unikalności. Ten efekt polega na tym, że mamy tendencję do przeceniania swojej wyjątkowości w porównaniu z innymi ludźmi, zwłaszcza w kontekście pozytywnych cech lub umiejętności. Na przykład, możesz uważać, że twoje poglądy polityczne, umiejętności kulinarne czy kreatywność są znacznie bardziej wyjątkowe i rzadkie niż w rzeczywistości. Często myślimy, że nasze talenty i opinie wyróżniają nas z tłumu, podczas gdy w rzeczywistości wiele osób może mieć podobne zdolności lub poglądy. Efekt ten może prowadzić do izolacji społecznej, gdyż możemy czuć się niezrozumiani lub niedoceniani przez innych, którzy nie doceniają naszej wyjątkowości. Aby unikać tej pułapki, warto pamiętać, że nasze doświadczenia i umiejętności, choć mogą być cenne, nie są tak wyjątkowe, jak nam się wydaje. Uznanie, że inni mogą dzielić podobne cechy, może pomóc w budowaniu lepszych relacji i większej empatii wobec innych. Numer 20. Zjawisko zgubionej szansy. Zjawisko zgubionej szansy to psychologiczne zjawisko, w którym ludzie przywiązują nadmierną wagę do utraconych możliwości, często idealizując je i postrzegając jako bardziej wartościowe niż te, które zostały zrealizowane. Kiedy zastanawiamy się nad przeszłością, zdarza nam się rozpamiętywać okazje, z których nie skorzystaliśmy, wyobrażając sobie, jak mogłyby one wpłynąć na nasze życie. To zjawisko może prowadzić do uczucia żalu, a nawet do obsesyjnego myślenia o tym, co mogło być, gdybyśmy podjęli inne decyzje. W rezultacie może to osłabiać nasze zadowolenie z obecnej sytuacji i utrudniać podejmowanie przyszłych decyzji. Aby radzić sobie z tym zjawiskiem, warto skupić się na docenianiu osiągnięć i korzyści wynikających z podjętych decyzji, a także na realistycznej ocenie możliwości, które przegapiliśmy. Zrozumienie, że każda decyzja niesie ze sobą pewne straty, jest kluczem do zdrowego i zrównoważonego podejścia do życia. Numer 21. Efekt trzeciej osoby. Zjawisko to polega na przekonaniu, że inni ludzie są bardziej podatni na wpływ mediów, reklam czy propagandy niż my sami. Przykładem może być sytuacja, w której ktoś uważa, że kampanie reklamowe manipulują opinią publiczną, ale wierzy, że on sam jest na nie odporny. Efekt trzeciej osoby może prowadzić do nadmiernego poczucia obiektywizmu i niedoceniania wpływu zewnętrznych czynników na nasze własne myśli i decyzje. Numer 22. Iluzja kontroli. Iluzja kontroli polega na przekonaniu, że mamy większy wpływ na zdarzenia, niż to rzeczywiście ma miejsce. Przykładem może być sytuacja, w której ktoś rzuca kostką do gry i wierzy, że jego sposób rzucania wpłynie na wynik, mimo że wynik jest całkowicie losowy. Wierzymy, że nasze działania mogą kontrolować zdarzenia, które są w rzeczywistości poza naszą kontrolą, co może prowadzić do podejmowania ryzykownych decyzji lub myślenia życzeniowego. Iluzja kontroli może prowadzić do nadmiernej pewności siebie w sytuacjach, które wymagają obiektywnego podejścia i realistycznej oceny ryzyka. Aby unikać tej pułapki, warto pamiętać, że nie wszystkie zdarzenia w naszym życiu są pod naszą kontrolą i że niektóre rzeczy są po prostu kwestią przypadku. Świadomość tego pozwala na lepsze zarządzanie oczekiwaniami i podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji opartych na rzeczywistości, a nie na iluzorycznej kontroli. Numer 23. Efekt Polianny. Zjawisko to polega na skłonności do patrzenia na świat przez różowe okulary i koncentrowania się na pozytywnych aspektach, jednocześnie ignorując lub minimalizując znaczenie negatywnych informacji. Nazwa pochodzi od postaci Polianny z powieści Eleanor H. Porter, która zawsze starała się widzieć dobre strony nawet w trudnych sytuacjach. Chociaż optymizm może być korzystny, zbytni efekt Polianny może prowadzić do ignorowania problemów lub nieprzygotowania się na trudności. Ten efekt może sprawić, że będziemy nieświadomi zagrożeń lub wyzwań, które mogą mieć realne konsekwencje, jeśli nie zostaną odpowiednio zidentyfikowane i rozwiązane. Aby unikać efektu Polianny, warto starać się zachować równowagę między optymizmem a realizmem,
biorąc pod uwagę zarówno pozytywne, jak i negatywne strony sytuacji. To podejście pozwala na bardziej świadome podejmowanie decyzji i lepsze przygotowanie się na ewentualne trudności. Numer 24. Efekt strusia. Efekt strusia to tendencja do unikania negatywnych informacji lub ignorowania problemów, zamiast stawienia im czoła. Nazwa pochodzi od popularnego, choć błędnego przekonania, że strusie chowają głowy w piasek, gdy czują zagrożenie. W rzeczywistości ludzie czasami działają podobnie, unikając trudnych rozmów, odkładając na później trudne decyzje lub ignorując złe wiadomości, aby uniknąć stresu i dyskomfortu. Ten efekt może prowadzić do eskalacji problemów, które można by rozwiązać, gdyby zostały odpowiednio wcześnie zauważone i gdyby podjęto wobec nich działania. Ignorowanie problemów zwykle sprawia, że stają się one większe i trudniejsze do rozwiązania w przyszłości. Aby unikać efektu strusia, warto starać się konfrontować trudne sytuacje od razu, zamiast unikać ich w nadziei, że znikną same z siebie. Otwarta komunikacja i proaktywne podejście do problemów mogą pomóc w ich skutecznym rozwiązaniu. Numer 25. Efekt jednorodności zewnętrznej. Efekt jednorodności zewnętrznej polega na postrzeganiu członków grupy, do której nie należymy, jako bardziej podobnych do siebie niż w rzeczywistości są. Na przykład możemy uważać, że osoby z innej grupy społecznej, kulturowej czy etnicznej myślą i zachowują się w sposób jednolity, podczas gdy w rzeczywistości istnieje w tej grupie duża różnorodność poglądów i zachowań. Efekt ten może prowadzić do stereotypów i uprzedzeń, ponieważ zniekształca naszą percepcję innych ludzi i grup. Aby przeciwdziałać temu efektowi, warto starać się zrozumieć, że każda grupa składa się z indywidualnych jednostek o różnorodnych doświadczeniach, przekonaniach i cechach. Zamiast generalizować i upraszczać, lepiej jest starać się poznać ludzi indywidualnie i unikać myślenia w kategoriach my i oni. Numer 26. Błąd planowania. Błąd planowania to tendencja do niedoceniania czasu, kosztów i wysiłku potrzebnych do ukończenia zadania, nawet jeśli mamy doświadczenie z podobnymi projektami. Na przykład ktoś może planować remont mieszkania i zakładać, że zajmie to 2 tygodnie, mimo że podobne projekty w przeszłości zajmowały znacznie więcej czasu. Jest to wynik nadmiernego optymizmu i niechęci do uwzględnienia możliwych przeszkód. Ten błąd może prowadzić do frustracji, opóźnień i przekroczenia budżetu. Aby unikać błędów w planowaniu, warto zawsze dodawać margines bezpieczeństwa do swoich szacunków i uwzględniać nieprzewidziane okoliczności. Realistyczne podejście do planowania pomaga w lepszym zarządzaniu projektami i unikaniu zbędnego stresu. Numer 27. Koniec historii. Zjawisko końca historii to psychologiczne zjawisko, w którym ludzie mają tendencję do przekonania, że zmiany osobiste, które zachodzą w danym momencie życia, są ostatnimi znaczącymi zmianami, jakie ich spotkają. Innymi słowy, wierzymy, że to, kim jesteśmy teraz, jest ostateczną wersją nas samych, nie przewidując dalszych transformacji. W rzeczywistości jednak zmiany są nieodłącznym elementem ludzkiego życia, a nasze myśli, wartości i tożsamość mogą ewoluować przez całe życie. Zjawisko to może prowadzić do mylnego przekonania, że to, jak czujemy się teraz, jest trwałe, co z kolei może wpłynąć na nasze decyzje dotyczące przyszłości. Na przykład, możemy odrzucić pewne możliwości rozwoju lub zmiany, wierząc, że są one niepotrzebne, ponieważ już osiągnęliśmy pełnię naszego potencjału. Aby unikać tego zjawiska, warto przyjąć bardziej dynamiczne podejście do życia i być otwartym na ciągły rozwój osobisty, uznając, że zmiany są naturalną częścią naszej egzystencji. Numer 28. Efekt ambiwalencji. Zjawisko to polega na doświadczaniu sprzecznych uczuć wobec jednej osoby, przedmiotu lub sytuacji. Na przykład możemy jednocześnie lubić i nie lubić kogoś, kto jest bardzo uprzejmy, ale również bardzo zarozumiały. Tego rodzaju ambiwalencja może prowadzić do wewnętrznego konfliktu i trudności w podejmowaniu decyzji. Efekt ten często pojawia się w relacjach międzyludzkich, gdzie osoby, które darzymy uczuciem, mogą mieć cechy lub zachowania, które nas irytują.
Aby radzić sobie z ambiwalencją, warto zastanowić się, które uczucia przeważają i co jest dla nas ważniejsze w danej sytuacji. Świadomość tej ambiwalencji może pomóc w lepszym zrozumieniu naszych emocji i w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Numer 29. Złudzenie grupowego myślenia. Zjawisko grupowego myślenia polega na tym, że członkowie grupy podejmują decyzje, starając się unikać konfliktów i dążąc do konsensusu, często kosztem krytycznego myślenia i indywidualnych opinii. W grupie może wystąpić presja na zgodność, co prowadzi do sytuacji, w której nikt nie kwestionuje decyzji, nawet jeśli są one wadliwe. Przykładem może być sytuacja, w której grupa decyduje się na ryzykowną inwestycję, ponieważ nikt nie chce być osobą, która psuje zabawę, mimo że niektórzy członkowie mają wątpliwości. Złudzenie grupowego myślenia może prowadzić do podejmowania błędnych decyzji i jest często wymieniane jako jeden z czynników wpływających na katastrofalne błędy organizacyjne. Aby unikać tej pułapki, warto zachęcać do otwartej dyskusji, promować różnorodność opinii i dbać o to, aby każda osoba w grupie miała szansę wyrazić swoje zdanie, nawet jeśli jest ono odmienne od ogółu. Numer 30. Efekt kaskady informacyjnej. Efekt kaskady informacyjnej występuje, gdy jednostki w grupie zaczynają naśladować decyzje lub opinie innych, zakładając, że poprzednicy musieli mieć rację. Ten mechanizm działa w sytuacjach, gdy ludzie nie mają pełnej informacji i decydują się podążać za większością, wierząc, że inni posiadają lepsze dane. Przykładem może być sytuacja, w której inwestorzy zaczynają masowo kupować określone akcje, ponieważ widzą, że robią to inni, zakładając, że muszą oni wiedzieć coś, czego oni sami nie wiedzą. Efekt kaskady informacyjnej może prowadzić do tworzenia baniek spekulacyjnych lub innych irracjonalnych decyzji zbiorowych. Aby unikać tej pułapki, warto zawsze starać się uzyskać jak najwięcej informacji samodzielnie, zamiast polegać wyłącznie na zachowaniu innych. Krytyczne myślenie i niezależna analiza danych są kluczowe, aby unikać błędów wynikających z tego efektu. Numer 31. Złudzenie odporności na błąd. To zjawisko polega na przekonaniu, że jesteśmy mniej podatni na popełnianie błędów niż inni ludzie. Może to prowadzić do nadmiernej pewności siebie i ignorowania potencjalnych zagrożeń. Przykładem może być kierowca, który uważa, że jest na tyle doświadczony, że nie musi przestrzegać wszystkich zasad ruchu drogowego, wierząc, że to inni popełniają błędy, nie on. Ten mechanizm może sprawić, że staniemy się mniej ostrożni i bardziej skłonni do podejmowania ryzyka. Aby unikać złudzenia odporności na błąd, warto regularnie poddawać swoje decyzje krytycznej ocenie i być świadomym, że nikt nie jest odporny na błędy. Uznanie, że każdy z nas może popełnić błąd, jest kluczowe dla podejmowania bardziej przemyślanych decyzji i unikania niepotrzebnych ryzyk. Numer 32. Efekt wyparcia. Efekt wyparcia polega na tendencji do zapominania lub ignorowania informacji, które są niewygodne lub sprzeczne z naszymi przekonaniami i wartościami. Może to prowadzić do zniekształcenia rzeczywistości i podejmowania decyzji na podstawie niepełnych danych. Przykładem może być sytuacja, w której ignorujemy ostrzeżenia o niebezpieczeństwach związanych z naszym stylem życia, ponieważ nie chcemy rezygnować z pewnych przyjemności. Wyparcie może także działać na poziomie społecznym, kiedy grupy ludzi ignorują dowody, które zagrażają ich światopoglądowi lub interesom. Aby unikać efektu wyparcia, warto być otwartym na informacje, które mogą być niewygodne, ale są istotne dla pełnego zrozumienia sytuacji. Świadomość, że nasze umysły mają tendencję do wyparcia niewygodnych prawd, może pomóc w bardziej obiektywnym spojrzeniu na rzeczywistość. Numer 33. Efekt posiadania. Zjawisko to polega na tym, że przypisujemy większą wartość rzeczom, które już posiadamy, niż tym, które moglibyśmy dopiero nabyć. Na przykład, jeśli ktoś proponuje ci zamianę twojego starego telefonu na nowy, mimo że nowy model jest lepszy, możesz czuć opór przed oddaniem starego, ponieważ jest twoje. Ten efekt jest często wykorzystywany w marketingu, gdzie firmy starają się budować więź emocjonalną między konsumentami a produktami, aby utrudnić im rezygnację z nich.
Efekt posiadania może prowadzić do podejmowania decyzji, które nie są optymalne z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ zbyt emocjonalnie przywiązujemy się do posiadanych dóbr. Aby zminimalizować wpływ tego efektu, warto oceniać rzeczy i decyzje na podstawie ich rzeczywistej wartości i użyteczności, a nie tylko na podstawie emocjonalnego przywiązania. Numer 34. Efekt hamowania społecznego. Efekt ten polega na obniżeniu wydajności w wykonywaniu zadań w obecności innych osób, szczególnie gdy zadania te są trudne lub nieznane. Może to wynikać z lęku przed oceną lub stresem związanym z występem przed innymi. Przykładem może być sytuacja, w której ktoś, kto zazwyczaj dobrze radzi sobie z rozwiązywaniem problemów matematycznych, zaczyna popełniać błędy, gdy musi to robić na oczach innych. Efekt hamowania społecznego może prowadzić do unikania sytuacji, w których jesteśmy oceniani, co może ograniczać nasz rozwój i sukcesy. Aby radzić sobie z tym efektem, warto pracować nad budowaniem pewności siebie i stopniowo eksponować się na sytuacje, w których jesteśmy obserwowani, aby oswoić się z nimi i zminimalizować stres. Numer 35. Efekt niskiej piłki. Efekt niskiej piłki to technika manipulacyjna, która polega na tym, że najpierw oferuje się coś atrakcyjnego, aby skłonić drugą stronę do zaangażowania, a następnie zmienia się warunki na mniej korzystne. Przykładem może być sprzedawca, który oferuje produkt w promocyjnej cenie, a po tym jak klient zgodzi się na zakup, dodaje dodatkowe opłaty. Mechanizm ten działa, ponieważ ludzie, którzy już się zaangażowali, mają trudność w wycofaniu się, mimo że warunki się pogorszyły. Aby unikać wpływu efektu niskiej piłki, warto dokładnie analizować warunki ofert i być gotowym do wycofania się, jeśli początkowe obietnice ulegną zmianie. Numer 36. Efekt IKEA. To zjawisko odnosi się do tendencji do przypisywania większej wartości rzeczom, które sami zbudowaliśmy lub w których wykonanie włożyliśmy wysiłek. Nazwa pochodzi od popularnej firmy meblowej IKEA, gdzie klienci samodzielnie składają zakupione produkty. Efekt ten sprawia, że bardziej cenimy produkty, w których wykonanie byliśmy zaangażowani, nawet jeśli ich jakość nie jest wyższa niż produktów gotowych. Przykładem może być sytuacja, w której ktoś jest bardziej przywiązany do stołu, który sam złożył, niż do identycznego, ale już gotowego stołu kupionego w sklepie. Efekt IKEA może prowadzić do irracjonalnego przywiązania do przedmiotów, które wykonaliśmy, nawet jeśli nie są one idealne. Aby unikać tego efektu, warto oceniać wartość przedmiotów na podstawie ich rzeczywistej użyteczności i jakości, a nie tylko na podstawie emocjonalnego zaangażowania w ich tworzenie. Numer 37. Efekt przerysowania. Efekt przerysowania polega na skłonności do przypisywania większej wagi rzadkim lub ekstremalnym zdarzeniom niż tym powszechnym i mniej spektakularnym. Na przykład ludzie mogą obawiać się ataków terrorystycznych bardziej niż wypadków samochodowych, mimo że prawdopodobieństwo śmierci w wypadku drogowym jest znacznie większe. Efekt ten jest często wykorzystywany przez media, które skupiają się na sensacyjnych wydarzeniach, co z kolei wpływa na postrzeganie ryzyka przez społeczeństwo. Aby unikać tego efektu, warto opierać swoje oceny na rzeczywistych statystykach i danych, a nie tylko na emocjonalnych reakcjach na sensacyjne wydarzenia. Numer 38. Złudzenie moralnej poprawności. Zjawisko to polega na przekonaniu, że nasze własne działania i przekonania są bardziej moralnie słuszne niż działania i przekonania innych ludzi. Może to prowadzić do poczucia wyższości moralnej i do konfliktów z innymi, którzy mają odmienne poglądy. Przykładem może być sytuacja, w której ktoś jest przekonany, że jego dieta wegańska jest jedyną słuszną, moralnie poprawną opcją i patrzy z góry na tych, którzy jedzą mięso. Złudzenie moralnej poprawności może prowadzić do izolacji społecznej i trudności w zrozumieniu perspektyw innych ludzi. Aby unikać tego złudzenia, warto być świadomym, że moralność może być subiektywna i różne osoby mogą mieć różne systemy wartości. Otwartość na dyskusję i zrozumienie dla innych poglądów mogą pomóc w budowaniu bardziej empatycznych i harmonijnych relacji. Numer 39. Efekt Lucyfera.
efekt Lucyfera odnosi się do zjawiska, w którym normalnie dobrzy ludzie zaczynają działać w sposób zły lub niemoralny pod wpływem określonych warunków lub środowiska. Nazwa pochodzi od biblijnej postaci Lucyfera, który z anioła stał się upadłym demonem. Przykładem może być sytuacja, w której ludzie zaczynają zachowywać się okrutnie, gdy znajdują się w sytuacjach dających im władzę nad innymi, jak w przypadku stanfordzkiego eksperymentu więziennego. Efekt Lucyfera pokazuje, że każdy z nas może być podatny na wpływy środowiska i okoliczności, które mogą prowadzić do niemoralnych działań. Aby unikać tego efektu, warto być świadomym potencjalnych zagrożeń związanych z władzą i naciskiem społecznym oraz starać się budować silne zasady etyczne, które będą nas prowadzić, niezależnie od sytuacji. Numer 40. Efekt węża. Efekt ten polega na tym, że po doświadczeniu negatywnego zdarzenia jesteśmy bardziej skłonni unikać sytuacji, które mogą prowadzić do podobnych rezultatów, nawet jeśli prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niskie. Przykładem może być sytuacja, w której ktoś zostaje ukąszony przez węża i od tego momentu unika wszelkich miejsc, gdzie mogłyby być węże, nawet jeśli są to obszary, gdzie ryzyko spotkania węża jest znikome. Efekt ten może prowadzić do irracjonalnych lęków i unikania sytuacji, które mogłyby przynieść korzyści. Aby unikać wpływu efektu węża, warto oceniać ryzyko na podstawie rzeczywistych danych i starać się nie generalizować pojedynczych negatywnych doświadczeń na wszystkie podobne sytuacje. Numer 41. Błąd konfirmacji. Błąd konfirmacji polega na tym, że ludzie mają tendencję do szukania, interpretowania i zapamiętywania informacji w sposób, który potwierdza ich wcześniejsze przekonania, a ignorują lub deprecjonują informacje, które im przeczą. Przykładem może być sytuacja, w której osoba wierząca w spisek antyszczepionkowy będzie zwracać uwagę tylko na te informacje, które potwierdzają jej przekonania, ignorując dane naukowe, które temu przeczą. Błąd konfirmacji może prowadzić do utrwalania błędnych przekonań i zamykania się na nowe informacje. Aby go unikać, warto aktywnie poszukiwać informacji, które mogą być sprzeczne z naszymi przekonaniami i otwarcie analizować je w celu uzyskania pełniejszego obrazu rzeczywistości. Numer 42. Efekt wspomnienia selektywnego. Zjawisko to polega na skłonności do przypominania sobie tylko tych wydarzeń, które są zgodne z naszymi aktualnymi przekonaniami i emocjami, podczas gdy inne wspomnienia są ignorowane lub zapomniane. Przykładem może być sytuacja, w której ktoś, kto obecnie jest w konflikcie z przyjacielem, przypomina sobie głównie negatywne aspekty ich relacji, zapominając o wszystkich dobrych chwilach. Efekt wspomnienia selektywnego może prowadzić do zniekształcenia rzeczywistości i wpływać na nasze decyzje, zwłaszcza w kontekście relacji międzyludzkich. Aby unikać tego efektu, warto starać się patrzeć na wspomnienia w sposób obiektywny i uwzględniać zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty przeszłych doświadczeń. Poznanie i zrozumienie tych mechanizmów może pomóc nam lepiej radzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami życie codzienne. Świadomość ich istnienia to pierwszy krok w kierunku bardziej racjonalnego i świadomego myślenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie podejmować lepsze decyzje, unikać zbędnych błędów i lepiej rozumieć, co motywuje nasze działania. Zrozumienie mechanizmów naszego umysłu to klucz do pełniejszego i bardziej świadomego życia. –